Raz, dwa, trzy, mówi Grecki. Witajcie na kanale Emma Powraca. Emmy dzisiaj tu nie ma, bo stoi gotowa do Polski B, która jest za 3 tygodnie, natomiast jest Bestia, o której chciałem powiedzieć. Bestia, no to jest mój Goldwing z 79 roku, który zakupiłem w Niemczech od Waltera, takiego gościa po 60, który też miał inne motocykle. No i on był drugim właścicielem tego motocykla. Ten motocykl wcześniej stał 30 lat. Walter go ogarnął, jak go kupił do tego stanu. Ja mam na to wszystko tam dokumenty. W 79 roku też był dołożony kosz. Dlaczego Walter sprzedał ten motor? No myślę, że zabrakło mu po prostu takiej energii, żeby opanować nieszczelność w silniku. Nieszczelność w sensie, że woda mieszała się z olejem. No ja pomimo wielu godzin spędzonych w moim garażu w zimie, testowaniu głowic, planowaniu głowic, wymiany pompy wody, też nie doszedłem do tego i doszedłem jedynie do wniosku, że tamten silnik miał po prostu nieszczelny blok gdzieś. Leży on u mnie teraz w garażu. Zakupiłem inny silnik w Niemczech, przełożyłem po prostu rozrząd, napinacze, paski. Przełożyłem też nową, oryginalną pompę wody z tamtego silnika. No wiadomo, nie było sensu kupować drugiej po to, jak jedna leży. Naprawiłem też gwinty w głowicy. Wymieniłem sobie rozrusznik na takiej firmy Arrowhead. On sobie siedzi tutaj. Stary rozrusznik tam wymagałby po prostu oddania do warsztatu, bo jak tutaj mamy tą nakrętkę, ktoś ją tam za mocno po prostu odkręcał, nie kontrował sobie i pociągnął śrubę i tam jest słabe połączenie po prostu, a w warunkach domowych, garażowych nie mam takiej lutownicy, żeby to polutować. Trzeba większą temperaturę, więc to zostawiłem sobie na jakiś tam, oddam go kiedyś do warsztatu ten stary, poza tym jest ok. No i tak, co tu jeszcze zrobiłem? Naprawiłem elektroniczny zapłon, czyli tam wydłubałem po prostu, czego nigdy nie robię i nie wierzyłem w taką rzeźbę, ale tutaj to zrobiłem i wydłubałem sobie po prostu z tej masy izolującej czujniki, skróciłem przewody, polutowałem, zalałem nowym silikonem, ustawiłem zapłon, pali, zero problemów, ale też wożę stary aparat zapłonowy, to znaczy stary, z drugiego silnika, czyli klasyczne przerywacze. Dołożyłem też sobie przerywacze, znaczy kondensatory z malucha, bo oryginalnie już ich tu nie było, ktoś je wyciągnął. Znaczy oryginalnie, jak już kupiłem ten motor. Synchronizowałem gaźniki, nie czyściłem ich. Walter mówił, że je tam otworzył, nic nie było i tak dalej. I generalnie zero problemów z gaźnikami. Coś tam może gdzieś się poci, ale nie jest to powód na pewno dla mnie, żebym je otwierał i żebym grzebał. I jakbym musiał coś zrobić z nimi, na pewno kupiłbym uszczelki komplet od Randaka ze Stanów. To tam jest koszt około 200 chyba dolarów i DVD z takimi po prostu jakimiś trikami, wskazówkami, jak te gaźniki ogarnąć. To jest gość, który po prostu jest takim guru, jeśli chodzi o stare Goldwingi. Więc na pewno kupiłbym te wszystkie o-ringi i zestaw naprawczy od niego, nie kupowałbym gdzieś tam jakichś chińskich. W każdym razie, nie mówię, że chińskie są złe, ale się nie sprawdzają w tych gaźnikach po prostu. Dodałem sobie do silnika ceramizer, ale jakoś ten ceramizer nie sprawił, że spalanie oleju jakoś tam się zmieniło. Motocykl pali pół litra oleju na 400, pół litra oleju na 1000 km. Spalanie paliwa to jest jakieś 7,5 litra, 8 litrów, trochę ponad 8 z pasażerem w koszu. Silnik, który kupiłem wysyłkowo z Niemiec, w ogóle bardzo ciężko jest to taki silnik. No to właśnie, w środku był tak zgnojony po prostu, że parę razy zmieniłem olej, wypłukałem go. Chłodnica swego czasu zaczęła się coś pocić. No to dolałem tam tego specyfiku do Moli Liquid, chyba to był do uszczelniania chłodnic, więc to też zrobiło robotę póki co. Na zimę może się zastanowię nad jakąś... Są zamienniki dostępne tych chłodnic, po prostu ktoś to robi na wymiar. Chyba zresztą w Chinach, o ile się nie mylę. Może tak, może nie, może ktoś mnie poprawi.
Kiedyś wybierałem się tam z kolegami pojeździć i się okazało, że miałem taki ślad tutaj na oponie. To były takie jedne z pierwszych przejażdżek i wyszło na to, że jedna ze śrub po prostu, jak motocykl sobie tak pracował i ta opona się uginała na boki, no to dotykał tutaj śruby i wyrył mi, znaczy wyrył, no odznaczył ślad na tej oponie. No i skonsultowałem się z Kozi Chwostem, który miał podobny zaprzęg, podobne zawieszenie i okazało się, że on ma troszkę węższą oponę, 125, a nie 135, więc to jest jakieś tam 5 mm na stronę i to dało radę. Zmieniłem oponę, dało radę. Gdzieś tam na rotorze jadąc do domu zauważyłem, że tutaj mam luz. Wcześniej próbowałem tam to po prostu podważać łyżką, ten luz nie był widoczny, ale się ujawnił, więc tutaj podeszły silent bloki z Nissana Micry. Troszkę je tam musiałem po prostu jakby szlifnąć, ale generalnie no, zrobiły robotę. O tym chyba też robiłem filmik, a może nie, już nie pamiętam, więc to było to. Następnie klocki hamulcowe. No z przodu klocki hamulcowe, teraz właśnie założyłem nowe. I tu mogę powiedzieć, no te 5500 na klocki, bo Walter założył wszystkie nowe, no to przednie klocki po prostu znikają. Troszkę ten zacisk jak hamuje, no to pewnie osoby tu tak, no sposób w jaki jest zamocowany robi to, że mógłbym go może jakoś bardziej zdystansować, żeby równiej brały. Ale wyczyściłem tłoczki, no 5000 na klocki to też nie jest po prostu jakaś dla mnie tragedia, więc mogę co tam 5500 zmieniać. Założyłem sobie też nowy amortyzator skrętu, stary po prostu był rozciechnięty, a szukałem takich właśnie rozwiązań, żeby ten motocykl jak najlepiej się prowadził, więc amortyzator pochodzi z Mercedesa, z jakiegoś tam z układu kierowniczego, no i on pracuje po prostu, ten amortyzator tam chyba podchodzi do 200 modeli Mercedesa, więc trudno go było tylko namierzyć, który jest który. Ale, bo nie było na tym żadnych oznaczeń, ale doszedłem tam po wymiarach, kształcie i tak dalej. Tylne klocki nie wykazują praktycznie żadnego zużycia. Z wózkiem nie wiem jak jest, bo tego nie sprawdzałem. No bo tam muszę po prostu, musiałbym się trochę narozbierać, żeby zdemontować no koło i musiałbym tam zajrzeć naprawdę, także to nie. Dołożyłem sobie pasy, żeby moja 3-latka jeździ ze mną i żeby mogła jeździć. Oczywiście wiadomo, że te pasy, one tam mają jakiś atest, ale nie są zamontowane w taki sposób, żeby tutaj jakoś czyniły cuda, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast no na pewno spowolnią mojego 3-latka troszkę, zniechęcą go do tego, żeby wychodził nagle i no wiadomo, trzeba z dzieckiem uważać, więc te pasy. Bo wiem, że tam jest, że podobno jest lepiej też w ogóle nie mieć pasów niż mieć te pasy ze względu na jakąś wywrotkę, że no pasy mogą stwarzać niebezpieczeństwo, no nie? W niektórych tych przypadkach. Zamierzam sobie tutaj dorobić takie małe lusterko, żeby tutaj właśnie widzieć młodego człowieka, prawda? A nie robić tego, że tutaj patrzę po prostu przed siebie i co chwilę patrzę, czy jakiś misiek, który trzyma w ręce i wypadł i chce go złapać, czy sobie tak ręką robi po prostu, no nie, więc dobrze jest to widzieć. Myślałem trochę o interkomie, ale z 3-latką może być w ogóle kłopot się tak porozumiewać, a z drugiej strony nigdy też nie miałem interkomu i trochę tak bez sensu, żeby słyszeć coś w kasku innego, no nie, niż jazda motorkiem. No tutaj znajduje się pompa paliwa, którą też mam zapasową ze starego silnika. Jedna z rzeczy dla poprawienia komfortu to założyłem sobie podwyższenie kierownicy, mostek taki, oryginalnie kierownica siedziała tutaj. Kupiłem tam na Allegro takie właśnie elementy, troszkę tam dopiłowałem, bo tam od osi do osi było tam chyba 1,5 mm różnicy. Ale ogarnąłem to bez, że gwinty się fajnie wkręcają, bez naprężenia. No i początkowo dałem sobie to w tą stronę, ale to jeszcze nie było to. Zrobiłem tak jakieś kilometry, pojeździłem. No i ostatnio stwierdziłem, że zmienię sobie na to położenie. No i patrzcie, jest duża różnica, nie? Bo oś kierownicy była tu, a była tu, więc całość się przesunęła do przodu i jakby troszkę do góry, więc to jest fajne i wygodne dla mnie. Wskaźniki. Aktualnie mamy 12 V. Paliwa mamy tyle.
jak wskazówka dochodzi do zera, to wiem, że mam jakieś, no generalnie 14 litrów brakuje w baku, czyli jak wskazówka dojdzie na rezerwę, to zostaje mi 5 litrów paliwa. No temperaturka, no dość szybko się chłodzi ten motor, nie? Więc no, przyjechałem tu 10 minut temu, tak jak robię ten filmik i już zdążył ostygnąć. Więc to jest fajne. No schowek. Schowek też jest dobrym motywem, bo pozwala tutaj trzymać kasę, jakieś drobne na autostradę i coś. Zrobiłem sobie też ładowarkę do moich tutaj sprzętów. No a teraz jak się jeździ takim motocyklem? Początkowo trudno mi się jeździło. No wiadomo, musiałem go zrobić jakby wszystko pod siebie, wyczaić co i jak, no i tu pochyliłem motocykl w tą stronę, prawda, żeby był bardziej taki okiełznany. Koło kosza tu ma możliwość właśnie nastawy, żeby tworzyć ten kąt ostry z osią motocykla. To też zrobiłem, wygrzebałem gdzieś wartości ciśnienia w oponach, gdzieś tam właśnie w internecie, na jakichś tam Facebookach w Stanach udało mi się, jak to EML kiedyś robił, więc to na pewno wpłynęło na komfort. Ten amortyzator skrętu to była następna rzecz, no i kierownica, już mówiłem o kierownicy, że ją podwyższyłem. No i co? No i efekt jest taki, że jedzie się fajnie, trzeba uważać po prostu na kolejnach, mieć świadomość, że kolejne mogą się pojawić, bo wtedy trochę z tym jest tak, że myślę, że fakt, że opony są kwadratowe, prawda? Opony są kwadratowe, jest tam jakiś rozstaw tych kół, prawda? Czyli jak mówimy ślad motocykla i koło wózka, no to nam się pewnie trochę nie zgadza z tymi wyżłobieniami, z kolejnami, które są na drodze. Tak to wyczaiłem i po prostu motocykl, jak jest na tej górce między kolejnami, mówiąc o motocyklu, mam na myśli motocykl, nie, już nie zaprzęg, no to po prostu będąc na tej górce, no to ślad motocykla po prostu zjeżdża, stara się znaleźć tą koleinę, a koło gdzieś tam jedzie po tym wzniesieniu i to się dzieje nagle po prostu. Jest coś takiego, jakby jakaś po prostu siła was popchnęła tak z boku w tą koleinę. No i to jest takie średnie, ale jak się jest na to gotowym, to jest lepiej, jak się jest na to gotowym, że coś takiego może się stać. Mam nawet takie testowe kolejny, po których jak coś zmieniałem, no to jeżdżę i patrzę, no jaki jest efekt. I na pewno jak jest balast w koszu, ktoś siedzi, to się jeździ tym motorem też lepiej. No i teraz tak, spalanie paliwa i oleju, to mówiłem. Prędkości, z jakimi jeżdżę, no to super się jedzie tym motocyklem, tak 80-90 po takich zwykłych drogach. Na autostradzie to jest jakaś stówka, 110. Motocykliści mi machają, lewa w górę, no ja tutaj bardzo często po prostu wolę kiwnąć głową, tak jak się to robi w Anglii, no bo raczej lepiej trzymać obie ręce na kierownicy, bo bardzo łatwo jakąś taką dziurę, gdzie nawet pomimo tego amortyzatora skrętu już jakby ten motocykl mocno chce zmienić kierunek, nie? I tu tak naprawdę po prostu trzeba go stabilnie trzymać, no nie? No a na autostradzie te 110, powiedzmy, no to też powyżej tego, no to tak troszkę strach jest mi jechać, że właśnie może się stać coś, czego, że tego tak trochę nie opanuje, prawda? Więc takie prędkości 110, może to jest kwestia jakby ktoś inny usiadł na ten motor, no to wow, nie? To by jechał 150, bo tak katalogowo dawniej te zaprzęgi tak jeździły śmiało, 150-160. Może ten też by tyle pojechał bezpiecznie, może trzeba by tu coś pozmieniać, w sensie jakichś ustawień, żeby tak było, a może to jest kwestia, jak to się mówi, pianisty, a nie fortepianu. Czy jakoś tak, no nie? Czyli jakby siadł jakiś lepszy po prostu kierowca, który to ogarnia. Niemniej jednak w Stanach jest gościu, który takim motocyklem, czyli Honda Goldwing 1000, zrobił milion mil. Był to jakiś mechanik właśnie Hondy serwisowy, który sam tam sobie ogarniał płyny na czas i tak dalej. Milion mil to jest 1,5 miliona kilometrów, tak mniej więcej. I on to zrobił na 3 silnikach, czyli liczył tu silnik po prostu do generalnego remontu. No i tu mamy tak, że
Wychodzi na to, że jeden silnik wytrzymywał 500 tysięcy. Jakie jest odczucie, jak ja sobie tutaj jeżdżę? Im dłużej jeżdżę tym motocyklem, tym po prostu jakby mniej prawdopodobne jest, że coś się stanie. No nie, ten motor ogólnie daje takie poczucie po prostu niezawodności. Chociaż wiadomo, że ma 45 lat i coś miałoby prawo nie pójść, ale naprawdę i tak. Uwielbiam w nim to, że właśnie wkręcając się, jak już się, że wkręca się po prostu tak naprawdę rasowo, jak stara dobra Japonia. I to z jednej strony to wkręcanie na obroty przypomina taki czterocylindrowy rzędowy silnik, a z drugiej strony dochodzi do tego taki fajny bulgot, który się słyszy, jak się jedzie właśnie tego czterocylindrowego boksera. No i mam też GS, którą sobie jeżdżę dwucylindrową i ona nie daje, jakby nie wkręca się tak szybko, tak jak ten silnik, no nie? Więc to jest fajne uczucie. Jedyna słaba rzecz po prostu z tym motocyklem, i to mówię z całym przekonaniem, jest to, że jak gdzieś jadę, a jest korek, no to stoję, no nie? I to jest po prostu przykre, no ale coś za coś, nie? Z drugiej strony te dzieci, które, szczególnie chłopcy, którzy gdzieś tam stoją przy drodze, jedzą loda i widzą, jak przejadam, szczęka im opada, a lód wypada na ziemię, to też jest dobre, no bo to jakby dobrze rokuje na przyszłość, że dzieciom się będą podobać takie motory i w ogóle, nie? No. Odpowiedź na pytanie, czy warto kupić taki motocykl i go doprowadzić do stanu, w którym jeździ, używać go na co dzień? Tak, jak najbardziej, tak, warto. Moim zdaniem stare motocykle właśnie mają w sobie to coś, mają tą duszę, czego moim zdaniem no nowe motocykle nie mają. Patrzcie, no tu jest bajer, że mam analogiczne takie przyrządy, no nie, o których już mówiłem. Nie ma tutaj jakichś przełączników, jakieś mapy, zapłony, deszcz, coś tam, początkujący, boję się, nie ma jakichś ABS-ów, TCS-ów, nie ma doświetlania zakrętów i pewnie nie ma jakichś tam wielu innych pierdół, które mają nowe motory, ale ten motor ma silnik, ma dwa koła i ma hamulce i po prostu jeździ i daje tyle frajdy, wkręca się zajebiście, więc naprawdę polecam ratowanie starych motocykli i no używanie ich po prostu, bo one są fajne. Pozdrawiam, cześć, Grzesiek.